Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną jest Mansur Abdurzakow przed FEN 30. Mansur, na początek cię zapytam, znasz bardzo dobrze Łukasza Charzewskiego, to był twój poprzedni, jeden z poprzednich rywali. Teraz uważasz, że go rozpracujesz na tyle, żeby z nim wygrać? Oczywiście, jestem w dobrej formie i postaram się zrobić wszystko, żeby skończyć tą walkę przed czasem. To jest właśnie taka dodatkowa motywacja, że to jest jedyny przeciwnik, z którym do tej pory przegrałeś? No, można tak powiedzieć, nie? No i oczywiście w dobrej organizacji, to jest jedna z najlepszych organizacji i tak samo Łukasz jest bardzo dobry, tak więc to mnie motywuje i idę po swoje. Właśnie, wspomniałeś, że FEN jest jedną z największych, z najlepszych organizacji. Nie boisz się presji związanej z tym, że to taka duża organizacja? Nie, to zobaczymy 3 października. Ja walczyłem w zagranicach. Tam nie było w ogóle moich kibiców, znajomych i bardzo dobrze się czułem, nie? A tutaj będzie moi znajomi, będą tam kibicować. Tak więc dla mnie to nie jest. Ja wychodzę do klatki i tam jest tylko on i ja. I ja idę po swoje, robię swoje. Tak więc żadnego stresu, tego nigdy nie miałem. Opowiedz mi trochę o twoich przygotowaniach, bo trenujesz na co dzień w Lublinie, ale widziałem również, że masz okazję trenować w WCA. Tak, w Lublinie trenuję w K1 Fighting Center, a teraz na przygotowanie przyjechałem do WCA. No i tutaj bardzo dobrze się przygotowywałem się. No i kurde, jest trochę inaczej, ale bardzo dobre treningi. Anzor Ajio bardzo mi pomaga, tak samo Arbi, no i chłopaki mi pomagają, tak więc jest bardzo dobrze, jest forma, jest wszystko dobrze. Twój kolega klubowy z Lublina, Georgie Siawa, wygrał walkę na sobotniej gali. Jakbyś mógł trochę opisać, jak ta walka wyglądała, bo niestety nie było żadnej transmisji i nie widzieliśmy tego. Wiesz co? To była taka w stójce w parterze, nie? Georgie od razu zaczął robić swoje, bił go i no i tam za parę minut chyba wygrał. Na koniec go obalił, zabrał plecy i poszedł na dźwignię na kolano chyba, banana się nazywa, coś takiego. Tego w Polsce nikt nie robił. To pierwszy raz Georgi zrobił i bardzo dobrze mu to wyszło. Robiliśmy to na treningach i on to bardzo ładnie zrobił, bardzo ładnie skończył. Pewnie oglądałeś walkę Łukasza Charzewskiego z Kacperem Formelą. Tam było blisko, żeby Kacper wygrał przed czasem. To właśnie w stójce upatrujesz swoje szanse na zwycięstwo z nim? Nie byłem na tej gali, wiesz, i tak do końca tą walkę nie oglądałem. Widziałem jakieś odrywki tam, ale nie oglądałem walkę, nie? Ale Formela jest Formelą, ja jestem Mansur i ja zrobię swoje. I w stójce, i w parterze będę gotowy, nie? Ja dobre zapasy mam, dobrą stójkę mam, świetnie się czuję i w stójce, i w parterze. Tak więc wszystko zrobię. A Charzewski niech się stara wchodzić w nogi. Dobra, to mam nadzieję, że zobaczymy mocną wojnę na FEN 30 i dziękuję ci bardzo za wywiad. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.